trzech dniach posiedzenia zaakceptowała taki, a nie inny budżet. I ten budżet jest przeze mnie realizowany w 100% z należytą starannością największą, jaka jest możliwa. Jeżeli Państwo chcecie wiedzy, informacji o tym, jak poszczególne zadania są realizowane na bieżąco, to proszę bardzo, wprowadzajcie takie zadanie na swoje własne komisje. Na razie nie widzę w ogóle komisji pojedynczych, żeby merytoryczne jakiekolwiek zadania były realizowane, tematy. Wszystko jest tylko komisja wspólna na łatwiznę i mielenie i szukanie dziury w całym, bo wy szukacie dziury w całym. Paraliżujecie moje działania. Ja zamiast teraz czas swój własny cenny poświęcać z moimi pracownikami, którzy teraz siedzą i w zasadzie marnują swój czas, co niektórzy, żeby budować, to ja muszę tutaj siedzieć i wysłuchiwać jakichś bzdur, bo to są bzdury. Czy mamy taki budyneczek, gdzie będzie dwie osoby, ale nazywa się budynek, czy ja mam go teraz, czy miałam prawo zlecić inwentaryzację na niego, czy nie? Przecież ja miałam prawo nawet w ramach remontów. Ale pani się też musi z tym liczyć. Liczę się z pani, bo realizuje pani budżet. A tak by pani musiała trzy razy to samo przerabiać, a tak pani raz przerabiać. Proszę o przerwę. Nie, szanowni państwo, może ja coś powiem, bo faktycznie jesteśmy w kwocie, ta kwota się nie zmieni, ani jedna złotówka więcej, 150 tysięcy, no w końcu no nie robimy jakiejś histerii. No, ale tak mi o to w ogóle nie chodziło. Widzicie, jak to wygląda, te rudery, ja cały czas się dopominam, kiedy to będzie rozegrane. Zupełnie o to nie chodziło. Ale ta środka trzecia to jest naprawdę 3 na 3. Ale to jest dokładnie kazus boiska w Palenzu. Te trzy budy stoją. Tutaj dopiero je wprowadzą. Chodzi o to, że nie czeka na nich. Ja dyskutuję, bo ja tam nie widzę, że są trzy. To jest za zburzeniem tych trzech bud. Proszę, podejrzejcie. Wszyscy. Proszę. A proszę odpowiedzieć. Forma. Pani wójcie, to wszystko. No dziękuję. Przedkładam dzisiaj formy, bo jeszcze nie są dzisiaj, dopiero dzisiaj pani przedkłada po podpisaniu już